Dam się w takiej tak, pozycji? Tak, w takiej pozycji tutaj się srały. Cześć kochani, z tej strony Maciej Kulhawik z kanału Maciej Kulhawik, autor vloga w czerwonych butach. Obudziłem się na Białorusi, moi drodzy. Wypiłem dwie szklanki wody, zrobiłem hiszpański i teraz przy moim pysznym, zdrowym śniadaniu, które sobie tutaj przygotowałem, uczę się cyrylicy i napisałem Maciej Kulhawik po cyrylicku i Alina Ausianik, bo u niej nie mieszkam. Zaraz jeszcze napiszę ja lubię Białoruś i będę już wiedział wszystko po białorusku. Słuchajcie, nie, po rosyjsku. Zjemy śniadanie i idziemy na miasto i jest piękna pogoda za oknem, jak widzicie. Nic nie widzicie, bo jest biało. Ale jest piękna pogoda, idziemy zwiedzać, chodzić, spacerować. Będzie absolutnie fantastycznie. Także do zobaczenia na mieście, kochani. Ja przeczytam tak, jak napisałeś, a nie tak, jak być powinno. Ja lubię Lenin. A powinno być ja lubię Lenina. No, czyli prawie trafiłeś. Bardzo dobrze napisałem. A to znaczy? Czołg. Tak. Ale to jest inside joke, nikt tego nie zrozumie. Gotowy do wyjścia. Drzwiami. Wychodzimy. O. Trzeba na ten. Tak, na tu. Dobra, teraz wychodzę. Oja. Mamy godzinę 15 w ogóle. No ale jest przesunięcie fazowe, czasowe, więc jakbyśmy o pierwszej wychodzili. Okej, idziemy na Twierdzę Brzeską pozwiedzać. No dobra, mój kolega Sadam wielokrotnie nagrywał filmy o tankowaniu. Ja teraz nagram film o tankowaniu na Białorusi. Kochani, więc tak. Najpierw trzeba zapłacić w okienku. Najpierw płacimy, a dopiero później lejemy. Ale w ogóle nie wiedziałem, że jest benzyna 92-oktanowa. No nie widziałem takiej jeszcze na oczy. A tutaj taką właśnie będziemy lali. Zapłacone? I teraz się wleje tyle, ile zapłaciłaś, tak? No dobra, ale Sadam, najpierw... A które to są litry? Na górze czy na dole? Tu jest kwota, a tu są litry. Dobra, to za... ale... aha, dobra, za jednego rubla spróbuję. 1,21. O, poszło. Dobra, 1,11 Sadam zrobimy, dobra? Okej, kwota jest na górze. A, pizdo, dobra, to leje. Za ile tych rubli? 10 litrów? Sadaś, nie tak łatwo zatankować za 1,11. O, 10 litrów. Zatankowane? Dobra, zrobię, żeby każda kropla mi spadła do baku, tak? Bang. Zatankowane. Znaleźliśmy Twierdzę Brzeską, udało nam się dojechać. Wychodzę i tam już widzę gwiazdę. Wchodzimy do Twierdzy Brzeskiej. Tam wchodzę do gwiazdy. O, jest ten duży tam. Patrzcie, tu są czołgi. Ekstra, co? No ale do czołgów nie będziemy wchodzić. To w ogóle cała kultura była tych plakatów. To jest napisane, że się napił, przyklinał, złamał drzewko i teraz jest wstyd. O. I on tak się wstydzi po tym. Jesteśmy właśnie w autobusie z 34 roku, mojej drodzy. I... ty, drewniany był? Tak? Tak. W autobusie z drewna. No i patrzcie, można sobie tutaj usiąść za kierownicą. Można. Hop. Jest pedał gazu, hamulec, sprzęgło, skrzynia zmiany biegów. Ale jazda, co? No i tak można było rozwodzić ludzi. Tutaj pyk. Otwieramy drzwi, wchodzą dziewczyny. Zamykamy. I jedziemy dalej. O, patrzcie, to ten duży pan. I duży taki komin. Nie, to duży pałąk. Ach, bardzo mi się podobał ten duży chłop na zdjęciach. I tu też jest. To jest ten sam? Patrz. Chłop z kijem, z mieczem, z karabinem. Słuchajcie, kochani, jestem w niebo wzięty. Jesteśmy w toalecie właśnie tutaj, w Twierdzy Brzeskiej. Podobno jest piękna i nowa. Znaczy 10 lat temu była piękna i nowa.
ale jest tutaj coś, co widziałem pierwszy raz na Ukrainie i byłem absolutnie w szoku. Myślałem, że zamiast do toalety wszedłem pod prysznic. Taka była moja pierwsza myśl. A później się zastanawiałem, ty, ale po co na Uniwersytecie Lwowskim prysznice tyle? No i patrzcie, pokażę wam. Dobra, wchodzę, otwieram losowe drzwi, a tutaj... Lala! Takie coś! I korzystałem z tego, pamiętam. Nieprawidłowo korzystałeś z tego. Korzystałem z tego, co prawda nie wiedziałem jak. I trochę upaćkałem ścianę z tyłu. Ale normalnie to się staje. Zaprezentujesz moim widzom? Ale tylko żeby mi telefon nie wypadł. Tu się staje, ściąga się spodnie w dół i co? I coś się siada, tak? O. I tak się sra. Czekaj, ostrość, o. Tak się te? W takiej tak, pozycji? W takiej pozycji tutaj się sra. Ale ekstra. No ja akurat miałem inną pozycję wtedy. No wiem, jaką miałeś. Trochę wytrzymałeś. Tak ciężko trafić, bublik. Starajcie! Słuchajcie, właśnie się dowiedziałem, że to jest 100-metrowy bagnet, który się zakłada na Kałasznikowa. Tutaj są groby poległych w tej obronie twierdzy brzeskiej, tak? A tu już jest ten duży pan. Kurde, ale on mi się podoba. A to jest tył tego wielkiego, dużego pomnika. Ładne, co? A tutaj takie maszyny, nie wiem, bronie. Tam armaty, to znam. To nie wiem, co to jest. Tu też nie, tutaj. Nie wiem, przeciwlotnicze działo, czy coś? O ja. Kręcą się niektóre rzeczy. No to się ewidentnie kręci. Słuchajcie, te wrota są na banknocie 50-rublowym. A na swojej walizce od występowania mam ten banknot. Pokażę wam. Nie. A, no to później wam pokażę, bo nie wiem. Walizkę mam w zielonej... Chcesz zrobić zdjęcie. W Zielonej Górze mam walizkę. Ale nie ma problemu. Pokażę wam wszystko. Ale piękna ta brama, no. A słuchajcie, a tu... Tam już jest napis, że za 500 metrów jest polska granica. Czyli nie wyjechałem tak za daleko, ale kultura jest inna, wszystko jest inne tutaj. Jest bublik. Podobają mi się te betonowe rzeczy. Ja też będę na tym obrazku. Dziękuję. A tutaj tuż przy twierdzy brzeskiej jest muzeum, gdzie co, znaleźli wioskę Brześć z XI wieku? Tak? I można się patrzeć w dół na to? O! Kupiliśmy bilety i patrzcie jak to wygląda! Hop! Z XI wieku to jest Brześć? Tak, tak mi się wydaje, przeczytam. Nie, skołałam, 13 jednak. A publika, oni nie mieli dachu i sufitu? W tych domkach? No. Nie padało im na głowy tam? Patrzcie w ogóle, jak blisko te domy były koło siebie, tutaj zaraz i tu. No nie? Albo tam. I pomyślcie, że na przykład tamten w środku pierdział na głos i bił żonę, a wszyscy, raz, dwa, trzy, cztery domy, wszystkie to słyszały. Co nie? Fajna w ogóle konstrukcja tego budynku, mi się podoba, że... A jak to było zorganizowane toaleta? Do lasu. To jest las? Tam była rzeka dookoła, nie było lasu. To do rzeki. Się kupę robiło do rzeki? A zimą? Na lód. Słuchajcie, wchodzimy do cerkwi. Pierwszy raz jestem w cerkwi w życiu. Trzeba ściągnąć czapkę? Nie wiem, chyba tak.
cieplutko. Inaczej. Oj, zaparował mi aparat. Dobra, dalej trochę jest zaparowany. Patrzcie, jakie piękne. Takie stare to wszystko. Patrzcie. Dzban, wielki bojler ze święconą wodą, tu jest przy wejściu. I tu masz kubeczek. I można się napić jej? Tak, ale wolę nie. No dobra. Wychodzimy. Patryk twierdzi, że sam tu jedzie do domu i że nie ma mu mówić, gdzie jedzie. Gdzie trzeba jechać. Ciekawe, czy już źle pojechałem. Nie, dobrze. Na razie jedziesz dobrze, ale nic nie mówię. Pojażę te vlogi. No. I kto jest najlepszy w mapę, Bublik? Bublik? Ja dojechałem. Dojechał, prawda. Z twierdzy brzeskiej dojechałem na chatę, pierwszy raz jadąc tamtą trasą. Ja bym tego nie zrobiła. Chwal mnie tam, Bublik, do ludzi. Jest spoko. Na maksa jestem dumny z siebie, dojechałem sam do domu, bez wskazówek. Trasę widziałem tylko wczoraj, jak jechałem mama kawałek i dzisiaj kawałek z twierdzy. Jak pomyliliśmy drogi, ale sam dojechałem z Twierdzy Brzeskiej do domu. Teraz idziemy się chwilkę ogrzać, wypić herbatę, podładować baterie w kamerze, a później jedziemy odstawić mamę Aliny do dziadka. Alinę w międzyczasie pójdziemy na pyszną, zdrową kawę. Wchodzimy na chatę. No i tak jak wam wczoraj w nocy pokazywałem ulicę Radziecką, tak wygląda dzisiaj za dnia. Bardzo ładne miasteczko. Bardzo ładne. Tak? Dziękuję. Słuchajcie, kochani, jesteśmy w tej kawiarni. Czarna, pyszna, zwykła kawa. Comprehensive review. The Times Cafe. Jest to mocna jak kawa turecka. Dobra. Słuchajcie mnie. Przy akompaniamencie muzyki jest pan, który zapala latarnię. On ma zapalniczkę swoją, czy tam ma świeczkę, ma drabinkę i patrzcie, jak to wygląda. Hop. Hop, staje, zahacza za te, żeby się nie spierniczył. Wchodzi. I co dalej? Zobaczymy. O, ma zapalarkę na tym, na... Pięknie. A tutaj babuszka Agafia. Dzwoni dzwoneczkiem. Dziękuję. Słuchajcie mnie, pożałsta, bardzo uważnie wszyscy. Jesteśmy w pięknej białoruskiej restauracji. Patrzcie. Tam się pali kominek. W ogóle jest tutaj tak staro i ładnie. I zamówiliśmy wspaniałe dania, które wam zaraz pokażę. Tam na dworze jest jezioro i tu się chyba jeździło na łyżwach kiedyś. Jest prześlicznie tutaj, patrzcie uważnie. Super kominek, co? Typowa białoruska miejscowa. Tak? Kochani, przybyło nasze jedzenie, już wam pokazuję, jak to wygląda. Parza usta, patrzcie. Steak. Nie wiem, czy to nie jest masło czasem. Zimnioki i Bublik. Dobra, nie jadłem od 13, więc zabieram się za to wszystko. Jak, Bublik? Mam zrobić comprehensive review? No. Bardzo pyszne. Oczy wkusne. Doskonałe, to samo mówię. Tak dawno nie jadłem ziemniaczków. Lubię ziemniaczki. Wspaniale było, idziemy do domu. Dobra? Tak. Patrzcie, jesteśmy normalnie teraz na jeziorze. Jesteśmy na lodzie, a tutaj, tam siedzieliśmy przy oknie, no nie? Tam w rogu, więc
Normalnie to stoi na takich palach kamiennych, ale pięknie. I tu grają se w hokeja, czy jeżdżą, obojętnie. Ale super pięknie, fajnie w tej Białorusi. Tata Aliny był na rybach dzisiaj cały dzień i pokażę wam dzisiaj, czy pokażę wam, co dzisiaj złowił, o. No tak, wiadro ziemniaków złowił, fajnie. Nie, ale nie wiem gdzie. Tu może. O, właśnie. No, to tak mało. Mało? To jest mało. O ja, rybki. W śniegu? No bo jest zima, publik. Ale fajne. A co to za ryby? Karasi. Patrzcie, tak wygląda mój kotek białoruski. Kicix? Czekaj, ja też chcę być w kadrze. Chyba zestresowany tą sytuacją. Uśmiechnij się, kotku. Kochani, co się dzisiaj wydarzyło, żebym... Poszedł sobie. Co się dzisiaj wydarzyło, żebym został człowiekiem legendą? Sporo ćwiczyłem sobie karty, ale w tak zwanym międzyczasie, podczas zwiedzania Brześcia, chociaż na dworze nie bardzo mogłem, bo było strasznie... A, nie mogę drzeć ryja, bo rodzice Aliny już śpią. Strasznie było zimno na dworze, masakra, jest tam koło minus 10 cały czas. No i na dworze nie bardzo jest jak ćwiczyć, ale jak byliśmy w kawiarni, czy teraz w domu, to sobie ćwiczyłem. Poczarowałem trochę dla mamy Aliny, która bardzo chciała zobaczyć, co tam umiem, bardzo chciała zobaczyć magię. I mimo, że ona za bardzo nie mówi po polsku, ja po rosyjsku też niewiele, no to ogromne wrażenie to na niej zrobiło i cieszę się, że mogłem sprawić pani taką przyjemność, no bo nigdy nie widziała czegoś takiego na żywo. No, ale głównie dzisiaj się rozwijałem jako człowiek, zwiedzając nowe miejsce, oglądając Twierdzę Brzeską i spacerując po tym mieście. Ja się tutaj zacinam, bo nie wiem, no... Zwiedzaliśmy, jeździliśmy, chodziliśmy i na tym minął nam piękny, wspaniały dzień. Kot się na mnie patrzy, jakby mu hajs jechał. Króciutki dzisiaj wieczorny update. Więcej tutaj nie wymyślę. Wspaniale spędziliśmy dzień. Próbowałem nowych rzeczy, co jak wiemy rozwija receptory dopaminy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, subskrybowanie, za dzwoneczki. Dziękuję za to, że jesteście. A jeszcze będę się chwilę rozwijał. Będziemy oglądać masterclass od Amy Leibowitz, od jednej z najlepszych fotografów portretowych na świecie. A w międzyczasie trochę poćwiczę karty. Dobra, idę, bo kot się na mnie tak patrzy, że muszę mu oddać te pieniądze, ruble białoruskie. Do zobaczenia. Cześć.